Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam mojego gościa, Krzysztof Olborski, trener, właściciel Movement Lab. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć Tomku, witam Państwa. No i jeszcze 11-krotny medalista Mistrzostw Polski w pływaniu. Udało się, było tak kiedyś, zgadza się. I o pływaniu dziś będziemy rozmawiali. Jakie korzyści daje nam pływanie? Bardzo dużo. Zależy o jaki aspekt tutaj byśmy chcieli zahaczyć. Przede wszystkim taki aspekt zdrowotny. Pływając jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć swoje kontuzje, jeśli pochodzimy z jakichś sportów takich powiedzmy siłowych, ciężarowych. Pływamy w dużym odciążeniu, jesteśmy dużo lżejsi niż normalnie bez tego środowiska wodnego, także to jak najbardziej. Przede wszystkim, co jeszcze można powiedzieć, zmniejszamy troszkę nasz ten tak zwany zły cholesterol. Ma bardzo dużo takich właściwości zdrowotnych przez wydzielanie endorfin, ale to tak jak każda czynność, którą się lubi, poprzez właśnie rywalizację, współzawodnictwo, wszelkie rzeczy związane ze sportem. Do każdego sportu chyba można dopisać to samo. Ja akurat wybrałem pływanie, ale równie dobrze może być to bieganie, jazda na rowerze, piłka nożna. Chociaż wydaje mi się, że pływanie jest o tyle specyficzne, że jest mało kontuzjogenne. Ciężko tam sobie zrobić krzywdę, jak się nie korzysta z żadnych eksperymentalnych sprzętów albo sprzętów nieprzystosowanych pod ciebie. A od czego zacząć pływanie? No gdybym na przykład dzisiaj wpadł na pomysł, okej, chcę tak jak ty, Krzysztofie, zacząć pływać. Czy są jakieś takie uniwersalne kroki, które trzeba wykonać, żeby dobrze pływać? Czy po prostu wskakuję do wody i zaczynam machać rękoma? To trochę zależy od tego, na jakim stopniu jesteśmy. Czy boimy się wody, czy po prostu jest to dla nas sprzyjające środowisko, ale chcemy pływać lepiej. Ja bym zaczął przede wszystkim od znalezienia kogoś, kto mógłby nas szczególnie w tej początkowej ścieżce troszkę za rączkę przeprowadzić. Żebyśmy po prostu nie musieli popełniać błędów, które są typowe dla osób, które robią coś pierwszy raz. Ja tak samo nie znam się na sportach walki, więc myślę, że jakby mi ktoś kazał boksować w worek, to by mnie wyśmiał jakiś ktoś znający lepiej temat. Także myślę, że po prostu zaoszczędzając swój czas i chcąc to robić jak najlepiej, warto znaleźć kogoś kompetentnego, kto po prostu pokaże nam co i jak, żebyśmy oszczędzili czas. To jakie te błędy najczęstsze są popełniane przez osoby, które zaczynają pływać? To też jest bardzo trudne pytanie dzisiaj, Tomku, zadajesz. Trudno mi powiedzieć, bo co styl, a stylów mamy 4, jest inny błąd. Co osoba, to jest też inny błąd. No dobra, więc to porozmawiamy o tych stylach w takim razie. 4 style. Tak. No mamy styl dowolny, inaczej zwany kraulem. I według mnie jeden z najpopularniejszych stylów, jakie możemy zobaczyć na pływalni. Idziemy na pływalnię, według mnie połowa to kraul, połowa to styl klasyczny, żabka. Sporo błędów jest takiej natury, że na przykład toną nam biodra. To jest taki, wydaje mi się, wspólny element prawie że do wszystkich tych stylów, którymi się poruszamy. Tonące biodra, brak ułożenia, brak takiej poziomej linii na wodzie, jak patrzymy sobie od boku na taką osobę. Więc trzeba po prostu zwracać uwagę na to, jak się poruszamy, zaczynać od prostych rzeczy, nie bać się pytać przede wszystkim i nie bać się też eksperymentować, nie upierać się przy swoich racjach ciągle. Ja też może nie, że co chwilę zmieniam zdanie, ale jestem bardzo otwarty na różnego rodzaju sugestie, nowe sposoby nauczania, więc wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo wiele dróg dojścia do celu, a ten cel jest jeden, po prostu nauczyć się pływać. To wspomniałeś o dwóch stylach? A tak, mamy jeszcze styl grzbietowy, no i delfinek, tak jak tutaj pięknie widać na obrazku. Moje dwa ulubione to właśnie delfinek i kraul, tam się udało najczęściej coś wywalczyć i przywieźć do domu jakąś ładną błyskotkę. Czy to jest tak, że styl jest dobierany do danej sylwetki, czy po prostu jak ktoś czuje i lubi, tak jak ty powiedziałeś, lubisz dwa style, w związku z tym je najczęściej uprawiasz? Wydaje mi się, że to zależy od stopnia zaawansowania, bo jak uczymy się pływać, wszystko jest dla nas nowe, ja proponuję poznać wszystko, żebyśmy mogli jakoś sobie wyrobić zdanie, co jest dla nas najlepsze, najprzyjemniejsze. Natomiast no, są style bardziej wymagające, tak jak właśnie delfinek chyba najbardziej wymagający. No to się jakoś tak. No to się jakoś tak, tak mniej tak więcej. Robi, tak. Tak. Ja akurat nie pływam, to znaczy jedyny styl, jakim pływałem, to żabka właśnie, czyli styl klasyczny. Klasyczny, tak, tak, tak. Więc to on mnie chyba najbardziej kręci i tak jakoś nie męczę się tym stylem. No tak, tak. Delfinkiem tak. To chyba bym się wymęczył nieźle. No męczący styl, dlatego jako ostatni też jest zwykle przedstawiany osobom, które się uczą, bo
potrzeba do niego bardzo dużo takich podstaw, które nabędziemy w tych poprzednich stylach, jak się nauczymy, ale bardzo, bardzo wdzięczny, jak już potrafimy tym płynąć, przede wszystkim dobry, bo jak idziemy w godzinach szczytu na pływalnię, wszystkie tory są zajęte, machniemy dwie długości, zresztą widać od liny do liny rozpiętość ramion, i przeważnie jest troszkę luźniej niż zwykle. A jak u ciebie wyglądały początki pływania? Kiedy to się zaczęło? To jest takie pytanie, którego się troszkę spodziewałem. Starałem się jakąś strategię na to ułożyć i nie znalazłem jednej dobrej, bo jak byłem mały, widziano we mnie osobę, która będzie biegać, skakać wzwyż, daleko, wysoko. Ja domyślałem, że w kosza. Nie, nie, nie. Raczej taka lekkoatletyka. Raczej taka lekkoatletyka. Bardziej właśnie mój dziadek widział we mnie osobę, która w przyszłości będzie biegać, robić coś na pewno związanego ze sportem, ale myślę, że nie przypuszczał, że pływanie. A że pływanie to zupełny przypadek. Jak skończyłem zerówkę, akurat otwierała się w moim mieście klasa o profilu pływackim od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Rodzice mnie zapisali, przeszedłem testy sprawnościowe. No i tak to się zaczęło. I ile to już trwa? No, mam 25 lat, a zacząłem, jak miałem lat, no takie przed 7 rokiem życia mniej więcej, 7 lat. I można powiedzieć, że ten rok taki na doszlifowanie techniki, bo już w tym czasie, jak poszedłem tam, potrafiłem pływać. Całkiem nieźle mi się wydaje. No i później doszlifowanie techniki, raczej trening sportowy. I tak gdzieś do początków studiów, czyli tak jeszcze z 5-6 lat temu. A teraz aktualnie już powiedzmy na takiej sportowej emeryturze jestem troszkę, może przedwcześnie. 25 lat. Tak, trochę przedwcześnie skończyłem, to jest tam wieloma z czynnikami uwarunkowane, natomiast powróciłem od niedawna do takiego pływania na zawodach. Są to zawody typu Masters, czyli w takiej klasyfikacji wiekowej od 20 roku życia aż do... Dokąd się żyje? Do 100 paru lat można w tym brać udział. Tak, można pływać tak długo? Można pływać tak długo. Są. Ostatnio też byłem na zawodach w Warszawie. Najstarszy pan się urodził w 39 roku. Także no, wielki szacunek dla tych osób, naprawdę muszą to kochać. Pewnie też dobrze wyglądają takie osoby mimo wieku. Jak na swój wiek, jak najbardziej. Czyli co, pływanie też może odmładzać? Myślę, że tak. Myślę, że może odmładzać przede wszystkim, że wykonujemy sport, który, tak jak wspomnieliśmy sobie wcześniej, jesteśmy troszkę w odciążeniu, więc wszelkiego rodzaju takie zmiany typu przybranie troszkę na wadze albo troszkę starsze nasze ciało, w wodzie nie powinniśmy tak bardzo czuć tej różnicy i myślę, że sport naprawdę dla każdego. Bardzo dobra też wentylacja. Jak ktoś ma problemy z nadciśnieniem, można sobie porobić wydechy w wodzie, wyregulować ten oddech. Naprawdę, naprawdę polecam. Zastanawiam się, jak to jest prowadzić kursy online o pływaniu. Ciekawie. Ja no też właśnie. Jakiś czas temu, jak jeszcze byłem na studiach, słyszałem od kolegów z grupy, że można zrobić instruktora na przykład snowboardu, nie jeżdżąc na desce, tylko pokazując nagrania. Czyli to chodzi o technikę, tak? Tak, moje szkolenia są głównie skierowane dla osób, które szukają gdzieś, potrafią coś. To nie jest tak, że osoba się boi pływać, a ja jej przez ekran monitora powiem pływaj. I będzie... Kaszpirowski. Tak jest. Rękoma, ręce, które... Leczo. No, pływanie, które... Nie, może nie będę szedł w tym kierunku. W każdym razie moje szkolenia i kursy są skierowane dla osób, które znają temat, a chciałyby go poznać lepiej. I z uwagi na to, że zaczynam tą przygodę z przekazywaniem treści od zawsze, mnie to jakoś tak przemówienia publiczne sprawiały, że czuję się w tym dobrze. W szkole podstawowej byłem bardzo nieśmiały, stwierdziłem, że jak idę do... zmieniam otoczenie, muszę się pokazać, że jestem ten fajny, taki ten pierwszy, będzie mnie dużo słychać, dobrze słychać. Samo jakoś wyszło i do tej pory tak jest, więc staram się przekazywać tą wiedzę osobom, które znają temat, a chcą go poznać lepiej. I gdzie znajdziemy te kursy? Na mojej stronie internetowej, którą mogę podesłać linkiem. No możesz podać też adres. Dobrze. Pamiętasz? Tak, movementlab.pl. No, odsyłamy i zapraszamy i także na YouTube'a, bo na YouTubie też prowadzisz. Tak, prowadzę kanał na YouTubie, tak. Ogólnosportowe rzeczy staram się tam przedstawiać. Na razie opowiadam bardzo dużo o pływaniu, bo taka była koncepcja tego kanału, żeby najpierw zrealizować pomysły, które zapisałem, a jest ich jeszcze troszkę w kolejce. Większość dotyczy pływania, ale jak się gdzieś te pomysły zaczną tam pomalutku kończyć albo pojawią się inne, ciekawsze rzeczy, to również z takiego treningu na lądzie, z wymiany jakichś poglądów, z analizy techniki, rzeczy ogólnosportowe. Raz w tygodniu publikujesz.
Tak, staram się regularnie, na razie jeszcze się nie spóźniłem, a publikuję od początku listopada, więc już tak trochę jest. Trochę jest. Trochę jest. To jeszcze jak się nazywa kanał? Tak samo, Movement Lab. Wszędzie staram się tak samo. No to zapraszamy i odsyłamy. Bardzo dziękuję. Krzysztof Olborski, trener, właściciel Movement Lab oraz 11-krotny medalista mistrzostw Polski w pływaniu i szczęśliwy mąż. Tak, szczęśliwy mąż. Od niedawna pół roku minęło. Tak, żona tam właśnie w reżyserce podsłuchuje. No to zaraz zobaczymy, jak poszło. Czy będzie zadowolona z męża. Zobaczmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.